Patrycja, to jest dobre założenie głowy, jak patrzysz tam w górę. O, tam. Masz niewiarygodne, teraz masz ogromne oczy. Super to jest. Dobra, to prosimy piosenkę. Kochani, jesteśmy na planie klipu do Za nas dwoje i nie tylko. Kręcimy dzisiaj bardzo dużo pomysłów. Bardzo to lubię. Ja myślę sobie, że to jest fajne, że czasami brak kasy, budżetów wielkich, tak jak mają gwiazdy na całym świecie, Beyoncé, Boże, już sobie to wyobrażam, powoduje, że trzeba się bardziej postarać, że trzeba być kreatywny. Bardzo dużo zależy od naszej inwencji, naszej siły, naszej wyobraźni, kreatywności. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłam, ale mam takie szczęście do cudownych ludzi. Zobaczycie dzisiaj parę, która mnie poruszyła, artystów, takich wrażliwych dusz, co myślę sobie, że do tej piosenki jest akurat naprawdę bardzo potrzebne i niezbędne. Jest Julia, która ma talent powalający. Michał Pańszczyk, reżyser, pokazał nam pracę, które robiła. Jest to po prostu naprawdę światowy talent. Jest Mateusz, który gra tak, że naprawdę serce rośnie, mam w sobie tyle energii, jest bardzo emocjonalny i ja nie wierzę w przypadki, no ja myślę sobie po prostu, że tacy ludzie się musieli dzisiaj zebrać. To jest dobre i chodźcie, pokażę wam dalej może tak, bo to jest Ania Cieplicka, ta, która z oknem walczy, moja road managerka. Jest Ania Ampulska, która w ogóle tutaj po prostu najlepszy make-up, trochę pochuje, bo jest już gwiazdą, no ale wiadomo, tak. Maluje najlepszych i największych. No i nasza kochana Julia, która dzisiaj po prostu, zobaczycie jak maluje. Ja wzruszyłam się oglądając samej pracy. I? Jędrzej. Jędrzej, właśnie, zobacz jaki przystojny Jędrzej. Wygląda jak wokalista zespołu rockowego. A tu jest mój menadżer gwiazd, Jacek, wiecznie z telefonem, dodzwonisz się do niego. No i oczywiście ekipa Michała. Zobacz jacy przystojni jeszcze, czy zdolni do tego. Do 21. Także dzisiaj bardzo dużo pracy. O, tam jest Mateusz. To Mateusz, weź pomachaj. Mateusz właśnie zdejmował spodnie. Szkoda, że nikt tego momentu nie zarejestrowały kamery. No najwięcej, żeby nie zapomnieć tych 20 minut. Żeby tak jak godzinę to zrobić, to będzie godzina, półtorej. No. I żeby nie zrobić tego za szybko, po prostu. A czasami jak ja bym miała jakiś pomysł, to ja mogę stopować? Proszę. Możesz, ale ja ciebie nie będę. On nie walczy z tobą, tak? On robi to dlatego, że inaczej by chciał, żeby to życie funkcjonowało. Nie? Dla niego ta wizja miłości jest inna. Że on na przykład się w ogóle wiesz, oprze o to coś, trochę się wtedy ubrudzi i to zacznie już wtedy być taki już ku końcowi.